Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dziś zapraszam Was na top 5 preparatów w postaci serum do stosowania na skórę w okolicy oczu. Zanim jednak zaczniemy omawiać tych 5 fajnych, ciekawych preparatów, to muszę tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę. Dlaczego zaczynam od serum, a nie od kremów pod oczy? Moi drodzy, zasada jest zawsze taka sama. Najpierw nakładamy serum, a później nakładamy krem. Więc tak sobie pomyślałam, że w sumie warto by było zacząć od tego typu preparatu, a później opowiedzieć Wam o fajnych kremach, które można właśnie stosować w połączeniu z serum. Można oczywiście stosować też samodzielnie. Także dzisiaj właśnie zaczynamy od serum. Kolejna ważna sprawa to jest również to, że serum zawiera bardziej skoncentrowane, może w wyższych stężeniach substancje aktywne. Więc bardzo fajnie łączy się serum razem z kremem. Krem też oczywiście zawiera substancje aktywne, ale on daje też taką powłoczkę ze względu na zastosowane między innymi emolienty, która też sprawia, że substancje aktywne z serum dostają się głębiej, mają czas zadziałać na naszą skórę, więc sami widzicie, że połączenie serum z kremem to jest bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym, dzisiaj rozmawiamy sobie też o takich preparatach, które sprawdzą się w przypadku osób borykających się z problemami opuchnięć, zasinień, które chcą rozjaśnić sobie właśnie tę okolicę wokół oczu, ale też chcą działać przeciwzmarszczkowo, ta okolica jest przesuszona, także myślę, że preparaty, które dzisiaj Wam zaproponuję, a przynajmniej tych 5 takich moich topowych preparatów, mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe, ale też fajnie sprawdzą się w Waszej pielęgnacji. Oczywiście, tak jak zawsze w top 5, przedstawię Wam takie kosmetyki, które są z różnych półek cenowych, czyli będziecie mogli sobie wybrać albo z tych tańszych, albo z tych droższych, bo oczywiście tutaj na moim kanale są osoby, które albo wolą inwestować w droższą pielęgnację, ale też są takie, które wolą kupować kosmetyki w niższych cenach. Także jak zawsze wybór będzie. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, przypominam, zostawię Wam linki do tych produktów, o których wspominam, ale będę też aktualizować listę i będę w opisie dodawać co jakiś czas właśnie takie fajne preparaty w postaci serum, które u mnie dobrze się sprawdzają, które mają fajne składy, fajne substancje aktywne i którymi warto się zainteresować. No dobrze, więc pierwszy kosmetyk, który Wam dzisiaj polecę, to jest marka Basic Lab. I to jest serum do stosowania w okolice oczu, serum peptydowe, o którym już też kiedyś wspominałam Wam tutaj na moim kanale. Co takiego w składzie ma właśnie to serum? I tutaj mam wodę, glicerynę, humektant, peptyd, hialuronian sodu, kofeinę, niacynamid, pantenol i emolient. Serum będzie dawało nawilżenie, wygładzenie, redukowało obrzęki, wzmacniało barierę hydrolipidową i oczywiście stymulowało mikrokrążenie. Stymulowało mikrokrążenie, ponieważ mamy tutaj kofeinę. Kofeina będzie działała również na obrzęki, na redukcję tych obrzęków. Mamy dodatkowo hialuronian sodu, czyli będzie nawilżenie. Mamy niacynamid, będzie poprawa tej bariery hydrolipidowej, wzmocnienie naszej skóry. Jak widzicie, połączenie tych wszystkich substancji daje naprawdę bardzo fajne serum. Dodatkowo też fajnie się je rozprowadza w okolicy oczu. Super łączy się z różnymi kremami. Można je stosować zarówno w porannej pielęgnacji, jak i wieczornej pielęgnacji. Chociaż ja uważam, że jeśli macie problemy z obrzękami, właśnie z takimi zasinieniami, obrzękami i najczęściej pojawiają się one z rana po całej nocy, to wtedy warto po takie serum sięgać właśnie w porannej pielęgnacji. A oczywiście cena tego serum też jest moim zdaniem bardzo dobra. No i słuchajcie, czego chcieć więcej? Polska marka, warto się nią naprawdę zainteresować. Drugi kosmetyk, który Wam polecę, jest już zdecydowanie najdroższy z tych wszystkich, o których będę mówić, ale jest to już moje, słuchajcie, trzecie opakowanie. Przyznaję się bez bicia, jest to trzecie opakowanie właśnie tego serum z marki Dermalogica, serum zawierające kompleks witaminy C. Dlaczego trzecie opakowanie? Słuchajcie, ja do tej pory stosowałam bardzo różne preparaty z witaminą C właśnie w okolicy moich oczu i tak naprawdę wiem, że cena jest zabójcza, ale to jak działa to serum w moim przypadku na moją skórę jest
Nieprawdopodobne. Do tej pory nie znalazłam żadnego serum, już nie wspominając o kremach, ale żadnego serum z witaminą C, które tak fajnie działałoby właśnie na tę okolicę. Co tutaj mamy w składzie? I uwaga, mamy naprawdę bardzo dużo substancji aktywnych, między innymi zaczynamy od wody, standardowo jest gliceryna, emolienty, mamy olej z nasion chia, trehalozę, polisacharyd z grzybów poria, papainę, wyciąg z mikroalg, kompleks witaminy C, wyciąg z migdałecznika, wyciąg z trzęsaka, peptyd, hialuronian sodu, fitosterole, olej grejpfrutowy, witaminę E, betainę, olej słonecznikowy, pantenol, pantolakton, glukonolakton i lecytynę. Sami widzicie, ile jest tutaj substancji aktywnych właśnie w tym preparacie. I one, uwierzcie mi, naprawdę bardzo fajnie działają na skórę wokół oczu, która, jak wiemy, jest cieńsza, szybciej pojawiają się zmarszczki, łatwo ulega podrażnieniom. Ten preparat działa super. No i co nam jeszcze takiego dodatkowo daje? Oprócz tego, że mamy kompleks witaminy C, która fantastycznie rozjaśnia i rozświetla właśnie tę okolicę i też przede wszystkim będzie działać jako antyoksydant, jako taki fajny antyoksydant, czyli wymiatać wolne rodniki, a co za tym idzie, mamy działanie przeciwzmarszczkowe. Formuła tego serum jest bardzo przyjemna, bo ona jest lekka i taka, powiedziałabym, odrobinę kremowa. To nie jest takie wodniste serum, nie jest żelowe, ale fantastycznie rozprowadza się właśnie w okolicy tutaj naszych oczu. Nie podrażnia, nie ma mowy w ogóle o jakichkolwiek podrażnieniu, łzawieniu, świetnie łączy się z różnymi kremami i nawet, słuchajcie, testowałam sobie bez kremu, nakładałam różnego rodzaju korektory właśnie tutaj na tę okolicę i też super się łączyły. Także wiem, jest to bardzo drogie serum, ale naprawdę polecam Wam z czystym sumieniem, bo u mnie sprawdza się świetnie. No to teraz coś tańszego. I myślę też, że wiele osób tutaj z Was na moim kanale doskonale będzie wiedziało, o jakie serum chodzi. A mam na myśli markę The Ordinary i ich kultowe, bestsellerowe serum kofeinowe pod oczy. Tutaj też mamy bardzo ciekawy skład. Sami zobaczcie. Mamy wodę, 5% kofeinę, maltodekstrynę, glicerynę, kwas hialuronowy, glutation, melaninę, wyciąg z nasion soi, mocznik, humektant, kwas mlekowy i emolienty. Serum będzie pobudzało mikrokrążenie, redukowało obrzęki, działało antyoksydacyjnie, nawilżało, ale też poprawiało napięcie skóry. A dlaczego? No mamy kwas hialuronowy, dzięki czemu będziemy mieć to nawilżenie. Mamy tę 5% kofeinę, która jak widzicie jest bardzo wysoko w składzie, więc będzie to działanie na obrzęki, na zasinienia, będzie też takie działanie ujędrniające, wzmacniające, poprawa tego mikrokrążenia. Naprawdę bardzo ciekawe serum, fajna konsystencja, też o tym preparacie już wspominałam tutaj na moim kanale. No i przede wszystkim cena, która też za nim przemawia. Co do dostępności, wiecie jak to jest w tej chwili z marką The Ordinary, gdzieniegdzie można jeszcze dostać te preparaty. Ja polecam Cosibella, oczywiście link macie w opisie, bo tam na pewno ten preparat dostaniecie, a ja uważam, że właśnie w połączeniu z kremem daje bardzo fajne rezultaty. No dobrze, moi drodzy, lecimy z czwartym preparatem, który chcę Wam polecić. Jest to coś, co testowałam sobie właśnie w okresie wiosenno-letnim. Jeśli śledziliście moje live'y na Instagramie, to też będziecie już wiedzieć, o jaki preparat chodzi, a mam tutaj na myśli serum Pure Serum od marki Orfika. Co prawda ładna buteleczka, fajnie się zapowiada, ale skład, słuchajcie, kolejny preparat, który ma podobnie bogaty skład jak w przypadku marki Dermalogica. Co takiego tam znajdziemy? I uwaga, mamy tutaj bazową wodę, glicerynę, wyciąg z kwiatów gorzki pomarańczy, filtrat ze śluzu ślimaka, skwalan, kolagen, elastyna, olej z modraka, emolienty, wyciąg z kwiatów akmeli, wyciąg z granata, hialuronian sodu, wyciąg z wodorostu, wyciąg z krokosza, witaminę E, niacynamid, pantenol, beta-sitosterole, retinol i skwalen. Co nam da to serum? Redukcja cieni, opuchnięć, działanie przeciwzmarszczkowe, rozjaśnienie, nawilżenie, poprawa kondycji skóry. I zobaczcie, bardzo dużo fajnych substancji aktywnych, już nawet znajdziemy tutaj połączenie z iskwalan i skwalen. Mamy fajną formę retinolu, co prawda gdzieś tam dalej w składzie, ale też mamy ten
aktywny retinol, który tak wszyscy bardzo, bardzo lubią, ale oprócz tego mamy substancje, które będą nawilżały, mamy emolienty, mamy substancje wzmacniające, ale też i rozświetlające. I powiem Wam, że to serum ma bardzo fajną konsystencję, podobną właśnie do serum marki Dermalogica, czyli jest ono lekkie, ale nie wodniste, nie jest żelowe i takie, powiedziałabym, białe, które po nałożeniu na skórę daje taką opalizującą powłokę, przez co też macie takie wrażenie, że odbija światło. Bardzo fajna sprawa, dodatkowo nie podrażnia, a nawet bym powiedziała, że fajnie łagodzi tutaj tę skórę w porannej pielęgnacji. I tak jak mówię, stosowałam to serum właśnie w okresie wiosenno-letnim, pod kremy, pod korektor, też bardzo fajnie się u mnie sprawdzało. Nie jest to najdroższy produkt, a uważam, że skład ma bardzo fajny i też bardzo fajne działanie. I rzeczywiście, tak jak mówię, daje ten efekt nawilżenia, takiego łagodzenia. Czasami jak były takie dni bardzo, bardzo upalne, to wkładałam sobie, słuchajcie, to serum z samego rana do lodówki, zanim jeszcze oczywiście zaczynałam się szykować, a później jak już byłam w mojej łazience, to nakładałam takie schłodzone serum i jeszcze miałam wrażenie, że tak pobudza moją skórę. Bardzo, bardzo fajny preparat. Kochani, i na zakończenie coś, co ma bardzo naturalny skład. Jest to oczywiście marka Mokosz, ale to, że ma naturalny skład, wcale nie oznacza, że będzie inaczej działać, bo będzie też bardzo fajnie działać. No dobra, to serum pod oczy też ma fajną nazwę, gdzieś tam pojawia się ogórek i powiem Wam, że jak szukałam kiedyś sobie właśnie takich preparatów pod oczy w postaci serum, to przyciągnęła mnie, powiem Wam szczerze, ta nazwa z tym ogórkiem, bo ja w ogóle uwielbiam preparaty, które pachną ogórkiem. Kosmetyki, które mają taki ogórkowy zapach. Trochę mi się to kojarzy z czasami, kiedy byłam nastolatką i pojawiały się właśnie tam pierwsze kosmetyki, które sobie testowałam. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na to, że mamy tutaj ogórek i ten preparat będzie pachniał ogórkiem. Absolutnie nie. Ale co takiego mamy w składzie? I uwaga, mamy tutaj bazowy olej arganowy. Nie ma wody. Olej z pestek ogórka, skwalan, emolient, glicerynę, hialuronian sodu, ceramid, wyciąg z opuncji, witamina E, olej jożoba, olej z nasion krokosza, olej słonecznikowy i humektant. I wiecie, co jest fajne w tym serum? Przede wszystkim to, że te substancje aktywne zamknięte są w liposomach. I dzięki temu właśnie, uwaga, przez to, że mamy substancje aktywne zamknięte w liposomach, one dostają się głębiej do wnętrza naszej skóry. Tam już w pewnej odpowiedniej warstwie, odpowiednim miejscu te liposomy się rozpadają, uwalniają substancje aktywne, a my przez to też mamy pewność, że te substancje aktywne lepiej na naszą skórę zadziałają. Ja w ogóle uwielbiam, kiedy marki stosują nanotechnologię, kiedy stosują różnego rodzaju takie właśnie nośniki substancji aktywnych. O nośnikach zresztą też Wam już opowiadałam tutaj na moim kanale. I zamykanie substancji aktywnych w liposomach jest świetnym rozwiązaniem, bo nie stosuje się promotorów przenikania, które mogą w jakiś tam sposób zaburzać naszą barierę hydrolipidową, ale słuchajcie, zastosowanie liposomów i wprowadzenie głębiej substancji aktywnych jest naprawdę dla nas dobrym rozwiązaniem. I mimo tego, że mamy tutaj kosmetyk naturalny, to mamy jakąś fajną technologię, możemy się spodziewać, że kosmetyk lepiej zadziała właśnie w tej okolicy, plus do tego fajne substancje, jak dla mnie bomba. Co nam będzie dawało to właśnie serum? Przede wszystkim uzupełni niedobór lipidów w skórze, wzmocni naszą barierę hydrolipidową, nawilży, wygładzi i zadziała przeciwzapalnie, ale też zarazem przeciwzmarszczkowo. Moi drodzy, to będzie na tyle. 5 fajnych preparatów z różnych półek cenowych, o różnych składach i bardzo fajnych substancjach aktywnych. Myślę, że każdy z Was coś dla siebie znajdzie. Mamy tutaj działanie na obrzęki, opuchnięcia, mamy działanie na rozjaśnienie, rozświetlenie, mamy nawilżenie, mamy działanie przeciwzmarszczkowe, mamy preparaty zarówno bardziej zaawansowane technologicznie, ale też z tej półki, powiedziałabym, naturalnej.
Także widzicie, moi drodzy, jest w czym wybierać. Jestem bardzo ciekawa, który z tych preparatów najbardziej Was zainteresował, zaintrygował, a w następnym top 5 opowiem Wam już o fajnych kremach do stosowania właśnie w okolice oczu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!